Może jakieś zawody amatorskie, ale nie wiem, bo też nie startowałem, więc nie wiem, ale sobie wystartuję właśnie, żeby zobaczyć, czy jest taka sama adrenalina, czy dużo mniejsza przy wyjściu, powiedzmy, na zawodowej gali. W sumie to jest zawodowa gala, jaką jest MMA, tak? Przecież walczymy zawodowo, zarabiamy na tym hajsidło. Yo, 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 yo. Jak jesteśmy a propos hajsu, to co jakiś czas wypływają jakieś stawki dla topowych zawodników różnych federacji. Jak wyglądają koszta takiego przygotowania, takiego życia, takiego typowego zawodnika? Czy jest tak kolorowo, że jeździcie sobie super samochodami, macie wystawne życie, czy może nie do końca? No właśnie, i to jest tak, że też ktoś by sobie myślał, ileż takie przygotowania kosztują, chłopaki coś tam trenują, chłopaki, którzy, nie wiem, macie znajomych, którzy trenują amatorsko i albo trenują amatorsko, walczą zawodowo gdzieś na jakichś galach, nawet takich troszkę lepszych typu FEN czy Babylon, i przecież oni prawie nic nie wydają na przygotowania. No nie jest tak, moi drodzy. Bardzo często ci młodzi zawodnicy więcej wydają na przygotowanie, niż zarabiają. U mnie moje pierwsze przygotowania, kurczę, to nie pamiętam, ale to liczyłem dokładnie co do grosza, około 12 tysięcy złotych za 3-miesięczny obóz przygotowawczy. I to nie jest tak. O, ten obóz mówię przed Alanem, bo tam wcześniej miałem tylko 7 tygodni. Także dieta, suplementy diety. Wiadomo, można dużo rzeczy załatwić, można mieć jakiegoś sponsora, catering dietetyczny, można mieć sponsora, no tak jak ja mam właśnie catering, czy można mieć suplementy diety, też w sumie mam. Ubrania nawet, słuchajcie, bo to się tak wydaje, ale sprzęt cały też kosztuje, też się niszczy, koszulek też musi mieć kilka. No kurczę, akurat tak się składa, że teraz to już mam prawie wszystkiego do tego, o czym mówię, sponsora, ale normalnie na początku i drugi tak nie masz, więc musisz i sobie opłacić dietę i suplementy. Trener personalny przecież na grupie, nie nauczysz się czegoś typowo pod walkę, walczysz pod walkę, więc musisz też chodzić na indywidualne treningi z trenerem, tak jak ja mam ze Spinkiem. I taki trener, no to słuchajcie, no od 100 do 200 zł za godzinę. Wszystko zależy, jak się dogadacie. Możecie się dogadać też za procent, na przykład od walki, co nie, że zwykły z gaży dostaje trener, ale no to przeważnie jest tak. Pasowałoby mieć profesjonalnie podejść co nie jednego trenera, bo jeden trener od stójki, drugi od zapasów, trzeci od parteru, czwarty od przygotowania motorycznego. Ja na przykład jeszcze chodziłem do psychologa sportowego, do trenera od psychomotoryki, tu przychodzi fizjo, żeby zapobiegać jakimś kontuzjom, więc przynajmniej dwa razy w tygodniu powinniście fizjo uzbierać, nie uzbierać, przynajmniej dwa razy w tygodniu powinniście fizjo odwiedzić. Co dalej? No jakaś komora hiperbaryczna albo norma baryczna, do sauny by wypadało też iść, jakieś obnowa biologiczna. Kurde, słuchajcie, tego jest naprawdę mnóstwo i to się zbiera. Same nawet dojazdy głupie, bo jak macie zapłacone za walkę, no to już tam nie macie dojazdy na konferencje, to przeważnie jest w innym mieście albo nawet w drugiej części Polski, dojazdy na sesję zdjęciową, to wszystko musicie sobie sami zapłacić. Tak samo jak gdzieś jesteście na tej sesji, to przecież tak samo jedzenie, się zbiera. To dlaczego tak mało osób o tym mówi? Nie wiem, bo chyba fajnie jest się pochwalić, że dostałem 50 za walkę czy 100 za walkę, niż zarobiłem co na walce. No zarobiłem to nie do końca, bo przecież zysk to jest przychód minus koszty, tak? A wszyscy mówią tylko o tym przychodzie, a nie mówią, jakie koszty ponieśli i tak naprawdę ile na czysto zarobili, bo myślę, że połowę, jeżeli przygotowujesz się profesjonalnie, no to te 10 tysięcy to jest takie minimum, które trzeba wydać za 3-miesięczny obóz przygotowawczy. Czy da się po prostu żyć z samych takich walk? No myślę, że jak jesteś na pewnym etapie, to pewnie tak, no fame, znaczy wszystko zależy, co jest dla Ciebie żyć, bo jeżeli żyć to jest dla Ciebie średnia krajowa, to myślę, że jest się w stanie tutaj. Ja jak patrzę się na Instagramy dużej części zawodników różnych federacji, to z pozoru ich życie to chyba nie jest średnia krajowa, tylko kilka razy wyżej, nie? No, zależy o jakich zawodnikach mówisz, bo wiesz, no też ciężko porównywać nawet jakiegoś dobrego zawodnika fame, a zawodnika fame, który jest mega znany, to też są inne stawki. A na rzecz też chodzi, jeżeli chodzi o KSW czy inne federacje, bo przecież znam wielu chłopaków, co są dość dobrze znani, są sportowcami, są zawodnikami sportowymi, a wcale nie jest tak kolorowo. To się tak wydaje, wiesz, fajny samochód to jest leasing, a fajne mieszkanie to jest wynajęte. I ilu z nich
ma swoje mieszkania, swoje samochody i swoje jakieś tam rzeczy, to ja myślę, i tylko żyją z tego, a nie mają innych firm, bo przeważnie tacy trenerzy albo mają swoje właśnie grupy, prowadzą, albo mają, prowadzą treningi personalne, więc nie żyją tylko z walk. Samych walk raczej szczerze to... Myślę, że większość tutaj nie żyje z samych walk, nawet jeśli chodzi o Fame MMA, bo jeżeli jest, nawet dobrze dostaje za te pieniądze, bo jest mega znany, to i tak on żyje z czegoś innego, to jest tylko dodatkowo. Więc myślę, że jest bardzo mało ludzi, którzy żyją tylko i wyłącznie z walk i nic innego nie robią, że nie mają, nie wiem, dodatkowych sponsorów, nie mają, nie prowadzą właśnie jakichś zajęć czy takich rzeczy. No ale myślę, że tutaj też dużo sponsorzy dają, bo już jak jesteś na pewnym etapie, to już naprawdę można z 3 średnie krajowe od samych sponsorów co miesiąc się siedzieć, się leży, to tam to kilkanaście tysięcy się należy i to już jest akurat spoko. Więc jeżeli masz takich sponsorów, no to wtedy większość tej garzy z walki ci zostaje, bo to sponsorzy ci wszystko praktycznie opłacają, no nie? My często jak jeździmy samochodem, to gadamy i czy nie masz takiego wrażenia, że u części zawodników, nie mówię tylko u ciebie, jest w głowie taka myśl, że jesteś teraz sławny, ale ileż można być na topie? Mieliśmy przykłady w różnych dziedzinach życia ludzi, którzy osiągnęli ogromny sukces i mogłoby się wydawać, że to będzie trwało wiecznie, aż w końcu nagle to spada. Jak sobie z tym ludzie twojego pokroju radzą, którzy walczą? Znaczy, wszystko zależy, dlaczego walczysz. Jeżeli walczysz i to wszystko, co robisz, robisz tylko i wyłącznie dla fejmu, to sobie z tym pewnie nie poradzisz, bo spadek fejmu, jeżeli twoim największym marzeniem, czy twoim największym właśnie celem jest mieć fejm i ci spada ten fejm, to jest słabo. Jeżeli ci chodzi o zarabianie pieniędzy, to jak jesteś mądry i kumaty, no to wykorzystujesz to 5 minut do tego, żeby później, gdy to 5 minut się skończy, móc z czegoś żyć, dlatego... Kurczę, no tak znowu, ja tak nie lubię znowu, bo ktoś będzie, czy coś się przechwalam, czy coś ciągle tego, ale no ja robię jakieś swoje tam biznesy, czy to CBD, czy nieruchomości, czy właśnie inwestuję w jakieś różne inne dziwne rzeczy, teraz koszulki. Wszystko robię po to, że jak skończy się to 5 minut, to coś po mnie zostanie, coś z czego będę sobie żyć, czy właśnie ten portal inżynieria, który tak naprawdę był ze mną od początku, bo gdyby nie to, że byłem trenerem, to nie dostałbym propozycji walki na Silesii, nie dostałbym potem fejmie, nie dostałbym się do serialu i to wszystko tak się zazębiało. Ale wracając do głównego pytania, które brzmiało... Jak sobie ludzie... radzą, myślałem, no właśnie, ja ci powiem tak, ja takich mam takie myśli, dlatego staram się wykorzystać te 5 minut jak najbardziej, rozkręcić jak najwięcej rzeczy, jak najwięcej firm, jak najwięcej fajnych współprac, uzbierać jak najwięcej obserwujących, czy rozkręcić też inne rzeczy, jak nasz kanał na YouTubie, który w przyszłości, właśnie jeżeli będę mieć rozkręcony kanał, który w miarę dobrze działa, to ta popularność zawsze będzie, bo będę miał swoich widzów, swoich odbiorców. Tak samo na TikToku czy na Instagramie zbieram tą grupę, więc to raczej nie będzie, że to wygaśnie całkowicie, bo wiadomo, że popularność jest takich, jakbym powiedział, tikach, że coś się dzieje, jesteś przez chwilę popularny, bo jest głośno o tobie, czy jakaś afera, czy właśnie masz walkę na fejmie, czy jakąś piosenkę super wydajesz, jesteś i jest fu, ale potem przez chwilę ucisz i znowu puf, nie możesz być, jest bardzo ciężko być cały czas u góry, mega cały czas na tobie, cały czas na językach, to się praktycznie nie zdarza, no nie wiem, no musiałbyś chyba daily robić jakieś codziennie naprawdę coś szokującego, coś, co ludzie będą, o kurde, to znowu on. Tak teraz się dzieje ekipie, na przykład oni są teraz cały czas na językach, ale przez to, że u nich się dzieje bardzo dużo i to aferki jakieś i jakieś właśnie wymyślają biznesy, czy to jakieś lody, czy jakiś roller coaster, czy właśnie jakaś aferka z wersów i to wszystko robi, że są cały czas na językach, ale tam się dzieje naprawdę dużo, no ale to w końcu ileż można, więc w końcu to i tak przycichnie i albo znowu coś wymyślą i znowu pójdzie do góry, albo po prostu wycichnie, ucichnie i już nic z tego nie będzie. Teraz jak to sobie gadamy, to wszystko wydaje się takie piękne, takie, wiesz, takie, to powiedzmy są takie dojrzałe, mądre. Myślisz, że twoi znajomi właśnie z szatni, ale mowa to raczej tak ogólnie, a propos fejmu, czy tam innych zawodników, zdają sobie z tego wszystko sprawę? Myślę, że ogólnie większość ludzi, tak zwanych influencerów, czy ludzi, którzy zabłysnęli w jakimś programie i mieli swoje 5 minut i to powoli wygasa, nie zdają sobie z tego sprawy, nie robią nic, żeby coś innego, kurczę, jak to powiedzieć, nie robią nic, żeby ugrać coś, co im przyniesie jakieś pieniądze czy zyski
na przyszłość, gdy ta sława właśnie wygaśnie. Nie myślę, że będą wiecznie znani, wręcz jest inna rzecz, taka, że oni są na takim poziomie, no nie wiem, nie mają kasy, już mają problemy finansowe, znam wielu takich i on na przykład nie pójdzie do pracy, bo on nie może iść, jak on może iść do normalnej pracy, przecież ja jestem tym i tym, mam kurwa niebieski ten na Instagramie, przecież jak ja mógłbym iść do pracy i być przedstawicielem handlowym czy coś, nie mogę, przecież ja jestem fejmem, nie? I to są właśnie ludzie, którzy mają problem, bez kitu, no mają problem. Są znani, ale nie umieli zmonetyzować po prostu tej swojej popularności. Teraz nie wypada im być z powrotem normalsem, wrócić do pracy i no znam kilka takich osób i no to nie jest właśnie ciekawe. Ja na przykład miałbym na to wyjebane, powiem wam szczerze, bo gdybym znowu, nie wiem, przyucichło o mnie i w ogóle, zostałbym sobie trenerem z powrotem. Dzwonię teraz, mam wielu zadowolonych klientów, którzy chętnie by wróciło do współpracy, chętnie by znowu się ze mną spotykali, spędzali ze mną czas na siłowni i tyle, i bym sobie z tego żył spokojnie, no ale tam też robię inne rzeczy, czy właśnie nieruchomości, czy budowę, teraz właśnie zaczynam, czy CBD, więc ja no nie muszę być znany. Mam jeszcze serial, mam jeszcze swój serial sobie zrobię, mam tyle rzeczy, które jeszcze mi wyskoczy nieraz, że nawet może teraz o mnie ucichnąć, ale zaraz znowu o mnie będzie głośno, bo ja mam wszystko, powiedzmy, zaplanowane jakoś i też ktoś mi kiedyś powiedział, że Arek, musisz, bo ja tam kogoś zjebałem w komentarzu i Arek, musisz bardziej dbać o swoich obserwujących, bo to my ci wkładamy do garnka. Człowiek on to powiedział, czy dzięki nam masz co do garnka włożyć, o. A ja, człowieku, ja tak zabezpieczyłem się i robię tyle innych rzeczy, że ja nie potrzebuję tego. To jest dodatkowo. Wiadomo, że to jest fajne, bo to ci robi reklamę, bo łatwiej ci jest sprzedać jakiś produkt, cokolwiek, wszystko, jeżeli jesteś znany, popularny, masz jakąś grupę odbiorców. Wiadomo, że im wtedy jesteś w stanie sprzedać jakieś produkty, ale tylko to jest jedyny plus. Ja mogę tego nie mieć i tak sobie poradzę w życiu, bo już tam podjąłem takie rzeczy, robię takie rzeczy, które i tak mi pozwolą, że mogę sobie spokojnie żyć i bez żadnych problemów. No, ale się wygadałem. Czy tutaj chciałeś powiedzieć? Już tak idziemy z prawdą? Znaczy, jedziesz. Czyli co? Co? Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które chciałbyś zaznaczyć? Że ludzie może się wydawać tak, a jest zupełnie troszeczkę inaczej. Przede wszystkim bardzo często, moi drodzy, jak nie spotykaliście się nigdy z takimi znanymi ludźmi, tylko znacie ich z Instagrama, to przede wszystkim to, że oni zachowują się zupełnie inaczej, na przykład na tym Instagramie, to bardzo często i no, ja bardzo często się z tym spotykam, że ktoś jest zupełnie inaczej go odbierałem, oglądając jego Instastory, a inaczej go odebrałem, poznając go na żywo. Zresztą w sumie tutaj mój przyjaciel Piotr Szeliga jest idealnym przykładem, ja jego Instastory go nie lubiłem, po prostu taki kurde, jak on to gada, to w ogóle do tego kurwa tak sztucznie, go nie wiem. Nie po mojemu, ale jak się spotkaliśmy i poznaliśmy się osobiście, no kurwa, no mega, po prostu chłop zupełnie inny. I często mu to powtarzam właśnie, że ja nawet mam, słuchajcie, mam wyciszone jego Instastory, żeby mi się nie pokazywało mnie w kurwie, jak on tam gada. Ale jak jesteśmy normalnie, kamery są wyłączone, to jest po prostu gość do rany przyłóż. Więc no nie wiem, no niektórzy tak mają, jest dużo takich ludzi, bardzo dużo jest też influencerek, które nie wyglądają tak, jak wyglądają na Instagramie i to jest dopiero w ogóle najśmieszniejsze, bo mnóstwo dziewczyn, w których byście zakochali, się okazuje, że no nie wiem, potem bliżej się z nimi poznałem, gdzieś tam kurde, tu nie będę sprzedawać jakieś randki, ale nie żadnych randek, już wracam, ja wrócę. Bliżej się z nimi poznałem jakiś czas i potem na przykład widzę, że wiesz, że FaceApp używa, mówię, co to za aplikacja, a taka FaceApp, patrz. I pokazuje, ona praktycznie całkowicie zmienia swoją twarz. I co ty gadasz? Ale kurwa, ja sam spróbuję, nie? I to jest na porządku dziennym. Dziewczyny normalnie używają tego FaceAppa, potem ją spotkasz na żywo i no trochę jest podobna w sumie, ale nie, to nie jest to, no. Albo na przykład na Instastory te wszystkie filtry, zobaczcie, zwróćcie uwagę, większość dodają te filtry różne, potem spotykasz ją, ona ma coś z cerą nie tak, kurwa, tego, wiesz, na Instagramie nie wyglądała, ale ona ma, kurwa, takich jakichś chrostek malutkich. I w sumie to tak nie wygląda fajnie z bliska, jak wyglądała na tym Instagramie. Mnóstwo jest takich, to na pewno. Albo ja miałem bardzo często wcześniej, jeszcze w mojej poprzedniej branży, branży kulturystycznej, akurat męską sylwetkę, ale wielu kulturystów, których naprawdę oglądałem, obserwowałem na Instagramie i byli takimi moimi autorytetami, którymi się wzorowałem. Ale jak ich spotkałem na żywo i mam 1,40 m, tam, no dobra, 1,50 m czy 1,60 m wzrostu, chłopak, taki dokurwiony, ja myślałem na Instagramie, że to jest wielki chłop, że kurwa, wiesz, dwa razy większy ode mnie.
a oni są ode mnie niżsi i to nie robi wrażenia. Opowiem wam, moim takim największym rozczarowaniem był Lazar Angerow. Nie wiem, czy kojarzycie taki gość z super sixpackiem. I on, ja mega, mega w ogóle miałem, kurwa, nie powiem, że miałem jego tapetę na tym, no nie, ale wizualizowałem sobie, żeby wyglądać tak jak on. No i był kiedyś w Warszawie, byłem na tym evencie, spotkałem się z nim. No i chłop niższy ode mnie o pół głowy. Chudy taki, nie wiem, ja ważyłem 90 kg, on ważył z 80. I po prostu rozczarowany byłem tak, że normalnie prysł całe moje tam, jak sobie go wyidealizowałem. Jeszcze się potem okazało, że pisał do mojej znajomej i się z nią chciał umówić na jakieś ruchanie potem. To już w ogóle, słuchajcie, że ja pierdzielę, co za gość, i przestałem go obserwować. No. Przepraszam, że tak rozgadałem ogólnie, ale słuchajcie, tak mam jak sobie strzelne trzy hity leczniczej, dlatego jestem też taki rozgadany. Mam nadzieję, że się wam tego przyjemnie słuchało i coś z tego wynieśliście. Miałem nie robić. Mam nadzieję, że wam się przyjemnie tego słuchało i coś z tego wynieśliście. Dziękuję, że jesteście. Jeżeli jakimś cudem nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie. No i pierdolnijcie w ten dzwoneczek, żeby wam przypominał o kontencie, jaki dodaję, bo na pewno obserwujecie wiele podobnych kanałów, ale nie każdy kanał jest taki fajny jak mój. Dziękuję wam serdecznie. Cius.